końcem stycznia nastąpiła duża zmiana w przepisach dotyczących rejestracji samochodów. Od teraz można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy. Jest to kolejna część tak zwanego pakietu deregulacyjnego. Kupując samochód z innego powiatu, np. z Malborka czy Starogardu, dotychczas trzeba było zmienić również przy rejestracji pojazdu tablicę rejestracyjną. Teraz ustawodawca daje możliwość wyboru osoby, która składa wniosek o rejestrację pojazdu, czy chce te tablice zatrzymać, takie jakie były do tej pory, czy zarejestrować z nowym numerem rejestracyjnym. Jest to oczywiście pod kilkoma warunkami, które trzeba spełnić. Mianowicie te tablice muszą spełniać odpowiednie wymogi, czyli muszą to być tablice białe z Unią Europejską, z flagą Unii Europejskiej. Nie mogą to być te tak zwane tablice czarne, które jeszcze czasami widzimy na ulicach, jak również te tablice białe tylko z flagą Polski. Muszą one być oczywiście również niezniszczone oraz czytelne. Druga nowelizacja dotyczy czasowego wyrejestrowania pojazdu z ruchu. Dotychczas było to tylko dla autobusów, samochodów specjalnych, dla busów, samochodów ciężarowych. Ten pakiet właśnie tych pojazdów został rozszerzony teraz o samochody osobowe i w przypadku, kiedy wiemy, że samochód będzie musiał być w naprawie przez dłuższy okres niż 3-miesięczny, można taką czasową rejestrację złożyć i otrzymać decyzję o wyrejestrowanym czasowo pojazdzie z ruchu. Jest to od 3 miesięcy do 12 miesięcy. Wymaga to wydania przez nas decyzji. Należy też złożyć oświadczenie o tym, co zostało, co wymaga naprawy i na jak długi okres ten pojazd będzie wycofany z ruchu. Oczywiście to też wiąże się z kilkoma kosztami wydania decyzji, a potem też badań technicznych. To nie koniec zmian, jakie czekają nas w tym roku. Od 4 września zostaną wycofane karty pojazdu i charakterystyczne nalepki kontrolne z numerami rejestracyjnymi.